Witajcie w podróży pełnej odkryć i przemian. Dziś zajmiemy się tematem, który głęboko rezonuje w każdym z nas. Wyzwanie bycia sobą w dzisiejszych czasach – stoicyzm. W erze nieustannych zmian i bezprecedensowych wyzwań, znalezienie i utrzymanie naszej prawdziwej tożsamości jest zadaniem zarówno śmiałym, jak i koniecznym. Ten film to nie tylko eksploracja, to zaproszenie do refleksji nad tym, jak stoicyzm, ponadczasowa filozofia, może być cennym kompasem w tej poszukiwaniu. Proszę, zostawcie łapkę w górę, jeśli znajdziecie wartość w tej treści. Co więcej, zapraszam Was do śledzenia każdego detalu tego filmu z uwagą i otwartym umysłem. Dlaczego? Ponieważ każde słowo, każdy koncept może być kluczem do odblokowania głębszego zrozumienia siebie i otaczającego nas świata. Mądrość stoicka uczy nas, że prawdziwe zrozumienie pochodzi nie tylko ze słuchania, ale z refleksji i internalizacji. Więc przygotujcie się na zanurzenie w oceanie wglądów, które mają moc przekształcenia waszego postrzegania i wzmocnienia waszej osobistej podróży. Odkryjmy razem piękno i siłę bycia prawdziwie sobą w świecie, który ciągle próbuje nas ukształtować. Podczas żeglugi przez zawiłości współczesnych czasów stoicyzm jawi się jako latarnia morska, prowadząc nas ku autentyczności i samoakceptacji. W erze zdominowanej przez media społecznościowe i ciągle zmieniające się wzorce kulturowe, zachowanie wierności naszym wartościom i prawdziwym przekonaniom staje się aktem odwagi. Stoicyzm z jego głębokimi korzeniami w starożytnej mądrości zachęca nas do rozpoznawania i doceniania naszej indywidualności, podkreślając, że prawdziwa siła leży w naszej zdolności do pozostania konsekwentnymi wobec tego, kim jesteśmy, pomimo zewnętrznych nacisków. Ta filozofia uczy nas, że wewnętrzny spokój i satysfakcja nie są osiągane poprzez akceptację czy osąd innych, lecz przez zgodność naszych działań z naszymi najgłębszymi zasadami. W świecie, gdzie jesteśmy ciągle bombardowani komunikatami na temat tego, jak powinniśmy być, działać czy myśleć, stoicyzm przypomina nam, że nasza wewnętrzna moralna kompas jest najbardziej niezawodnym przewodnikiem. Praktyka stoicka wiąże się z głęboką introspekcją. To zaproszenie do ciągłej introspekcji, kwestionowania nie tylko naszych działań, ale także motywów i przekonań, które je napędzają. Robiąc to, zaczynamy lepiej rozumieć nasze emocjonalne reakcje i sposób, w jaki wpływają na nasze zachowanie. Uczenie się reagować, zamiast impulsywnie odpowiadać, jest kluczowym krokiem do utrzymania autentyczności w świecie ciągłych zmian. Samoakceptacja, kamień węgielny stoicyzmu, nie oznacza samozadowolenia czy braku chęci do wzrostu. Wręcz przeciwnie, to rozpoznanie i akceptacja tego, kim jesteśmy w teraźniejszości, podczas pracy nad staniem się najlepszą wersją siebie. Obejmuje to akceptację naszych niedoskonałości i ograniczeń, przekształcając je w punkty siły i odporności. Stoicyzm uczy nas również rozróżniać między tym, co jest w naszej kontroli, a tym, co nie. W świecie, gdzie wiele aspektów życia wydaje się wykraczać poza naszą kontrolę, skupienie się na obszarach, w których mamy władzę, nasze przekonania, wybory i postawy jest wyzwalające. Robiąc to, uwalniamy się od kajdan oczekiwań społecznych i presji do konformizmu, otwierając przestrzeń do życia życiem, które jest naprawdę nasze. Ponadto ta filozofia zachęca do praktyki wdzięczności i pokory, uznając, że choć jesteśmy unikalni, jesteśmy tylko częścią większej całości. Ta perspektywa pomaga nam utrzymać poczucie połączenia z innymi, jednocześnie pozostając wiernymi sobie. Stoicyzm oferuje nam cenne narzędzia do nawigacji w skomplikowanym współczesnym świecie, pozostając zakotwiczonym w naszej prawdziwej istocie. Przyjmując jego zasady, możemy znaleźć siłę, by być tym, kim naprawdę jesteśmy, niezależnie od burz, które mogą się pojawić. To droga do autentycznego i znaczącego życia, gdzie wierność sobie jest największym zwycięstwem. Zrozumienie, że kontrolujemy tylko nasze myśli i działania, jest kluczowe w dynamicznym świecie, gdzie okoliczności zewnętrzne
często rozwijają się niezależnie od naszej woli. To postrzeganie przynosi ogromną wolność. Akceptacja faktu, że nie możemy kontrolować wszystkiego, uwalnia nas od wielu niepotrzebnych lęków i frustracji. To nie oznacza pasywności, ale świadomy wybór skupienia się na tym, co jest w naszym zasięgu. Praktyka spokoju, jeden z filarów stoicyzmu, pozwala nam stawić czoła niepewności życia z równowagą. To podejście nie chodzi o rezygnację, ale o znalezienie siły w tym, co możemy wpłynąć. Skupiając się na naszych działaniach i postawach, stajemy się bohaterami naszej historii, a nie tylko biernymi obserwatorami. Życie widziane przez tę soczewkę zmienia się w serię okazji do wykorzystania naszej osobistej agencji, kształtując nasz charakter i przeznaczenie. Ta kontrola nad naszymi myślami i działaniami jest również podstawą autentyczności. Bycie sobą w swojej istocie jest głęboko związane z tym, jak reagujemy na różne sytuacje życiowe. Osobista integralność, ceniona przez stoików, jest utrzymywana nie tylko przez wielkie czyny, ale przez codzienne małe wybory. Każda decyzja, każda myśl, każda postawa jest odbiciem naszej prawdziwej natury. Odwaga, kluczowa cnota w filozofii stoickiej, jest niezbędna w tym procesie. Mieć odwagę zmieniać to, co jest w naszym zasięgu i akceptować to, czego nie można zmienić, jest aktem odwagi. Często to wiąże się z wyzwaniem społecznych norm i oczekiwań, wybierając mniej uczęszczaną ścieżkę, ale która jest naprawdę nasza. Ponadto praktyka stoicka uczy nas cenić teraźniejszość. Skupiając nasze energie na tu i teraz, pielęgnujemy postawę uwagi i doceniania, pozwalając nam w pełni przeżywać każdą chwilę. Ta uwaga na teraźniejszość jest niezbędna, aby utrzymać spójność między naszymi wewnętrznymi wartościami a naszymi zewnętrznymi działaniami. Odporność, cecha podziwiana i rozwijana przez stoików, staje się naturalną konsekwencją tej filozofii życia. Pozostając wierni sobie i kontrolując nasze reakcje i wybory, rozwijamy wewnętrzną siłę, która pozwala nam stawić czoła przeciwnościom losu z godnością i łaską. Stoicyzm oferuje nam nie tylko filozofię, ale sposób życia, gdzie kontrola nad naszymi myślami i działaniami jest fundamentem autentyczności i osobistego spełnienia. Na tej drodze uczymy się nawigować przez fale życia z mądrością, odwagą i spokojem, pozostając wiernymi temu, kim naprawdę jesteśmy. Zajmujemy się wpływem współczesnego społeczeństwa na nasze percepcje i zachowania. Żyjemy w epoce, gdzie ciągłe porównanie napędzane przez media społecznościowe i popularną kulturę może łatwo zboczyć nas z naszej autentycznej ścieżki. Stoicyzm ze swoim naciskiem na introspekcję i samoświadomość oferuje antidotum na te tendencje. Zamiast mierzyć się zewnętrznymi standardami, ta filozofia zachęca nas do spojrzenia wewnątrz i docenienia naszej unikalnej podróży. Ten proces osobistej wartościowania wykracza poza proste rozpoznanie naszych zalet. Obejmuje głębokie zrozumienie i akceptację naszych wad i ograniczeń. Taka akceptacja nie jest kapitulacją, ale punktem wyjścia DLA, osobistego wzrostu i ciągłej poprawy. Samoocena więc nie buduje się na perfekcji, ale na zdolności do rozpoznawania i pracy nad naszymi niedoskonałościami. W świecie, który często narzuca nam nieosiągalne ideały sukcesu, piękna i szczęścia, stoicyzm uczy nas znaleźć zadowolenie i wartość w tym, kim jesteśmy. Prawdziwa samoocena rodzi się ze spójności między naszymi wewnętrznymi wartościami a naszymi działaniami, a nie z nieustannej gonitwy za akceptacją czy podziwem innych. Ponadto ta filozofia skłania nas do refleksji nad tym, co naprawdę ma znaczenie. W kulturze opętanej przez status i materializm, stoicy przypominają nam, że prawdziwe bogactwo tkwi w naszym charakterze i mądrości. Uwalniając się od oczekiwań i porównań społecznych, znajdujemy wolność do uprawiania naprawdę wartościowych cech, takich jak dobroć, cierpliwość i zrozumienie. Inny ważny aspekt nauczania stoickiego to praktyka umiaru. Balansując nasze pragnienia i ambicje, uczymy się doceniać to, co mamy i kim jesteśmy,
nie wpadając w pułapkę nadmiaru i ciągłego niezadowolenia. Ten umiar nie oznacza braku ambicji, ale poszukiwanie celów zgodnych z naszymi najgłębszymi wartościami. Stoicyzm zachęca nas do świętowania naszych osobistych osiągnięć, dużych czy małych, uznając, że każdy krok na naszej drodze jest cenny. Skupiając się na własnym postępie zamiast porównywać się z innymi, budujemy solidną i trwałą samoocenę. Przyjmując nauki stoickie, uczymy się cenić naszą własną ścieżkę, podróż naznaczoną samoakceptacją, poszukiwaniem samoświadomości i ciągłym rozwojem, niezależnie od oczekiwań i porównań narzucanych przez współczesne społeczeństwo. Podkreślamy zasadnicze znaczenie uczciwości wobec siebie. Ten filar wykracza poza prostą autoanalizę. Chodzi o odważne zaakceptowanie naszej prawdziwej natury i zdecydowane postanowienie żyć w zgodzie z nią. W świecie, który często wymaga od nas kształtowania się, aby spełnić zewnętrzne oczekiwania, osobista uczciwość staje się aktem oporu i autentyczności. Ta stoicka uczciwość nie oznacza tylko identyfikowania naszych mocnych i słabych stron, ale także ich akceptację i wykorzystanie jako przewodników DLA naszych wyborów i działań. Głębokie zrozumienie, kim jesteśmy, nasze wartości, pasje, lęki i aspiracje, pozwala nam podejmować decyzje odzwierciedlające nasze prawdziwe ja, zamiast ulegać presji dostosowania się do narzuconych wzorców. Ponadto, życie zgodnie z tą samowiedzą wymaga odwagi, cnoty wysoce cenionej w stoicyzmie. Odwaga, by być autentycznym w świecie, który ceni konformizm, nie jest łatwym zadaniem. Często wiąże się to z wyborem trudniejszej, ale nieskończenie bardziej satysfakcjonującej drogi. Robiąc to, nie tylko pozostajemy wierni sobie, ale także służymy za inspirację DLA innych, którzy dążą do życia w sposób autentyczny. Uczciwość wobec siebie wiąże się również z osobistą odpowiedzialnością. Stoicy uczą nas, że jesteśmy odpowiedzialni za nasze reakcje i postawy wobec sytuacji życiowych. Rozpoznanie tej odpowiedzialności jest kluczowe dla życia pełnego integralności i celu. Będąc uczciwym co do naszych możliwości i ograniczeń, możemy skuteczniej radzić sobie z wyzwaniami i zachować większy spokój. Innym ważnym aspektem tej uczciwości jest praktyka ciągłej refleksji. Regularna i szczera samoocena jest niezbędna do utrzymania zgodności między naszymi działaniami a naszymi wewnętrznymi wartościami. Ta ciągła introspekcja pozwala nam dostosowywać nasz kurs w razie potrzeby, zapewniając, że pozostaniemy na wybranej przez nas ścieżce. Uczciwość wobec siebie w stoicyzmie to zaproszenie do życia pełnego nauki i ciągłego rozwoju. Rozpoznając nasze mocne i słabe strony oraz mając odwagę żyć, zgodnie z tym zrozumieniem, otwieramy drzwi do głębokiego i znaczącego rozwoju osobistego. W ten sposób, poprzez osobistą uczciwość, zgodną z naukami stoików, wyposażamy się, aby pewnie i z integralnością nawigować w ciągle zmieniającym się świecie. Głębsze zrozumienie stoickiego spokoju ujawnia, że jest to potężne narzędzie równowagi emocjonalnej i intelektualnej. Daleki od bycia formą obojętności czy pasywności, ten spokój jest wyrazem świadomej i pogodnej akceptacji realiów życia, w tym naszej własnej natury. Ten stan wewnętrznego pokoju jest osiągany nie przez bezczynność, ale przez rozpoznanie i akceptację tego, kim jesteśmy i co możemy kontrolować. Ta pogodna akceptacja nie jest punktem docelowym, ale ciągłym procesem. Przyjmując naszą istotę i akceptując nasze ograniczenia i zdolności, rozpoczynamy podróż samopoznania i wzrostu. Stoicki spokój uczy nas, że prawdziwy rozwój osobisty nie jest napędzany przez zewnętrzne siły czy powierzchowne porównania, ale przez głęboką introspekcję i ciągłe wysiłki, aby dopasować nasze działania do naszych najgłębszych wartości. Ta stoicka perspektywa oferuje jasne i realistyczne spojrzenie na życie, wolne od zniekształceń spowodowanych przez nierealistyczne oczekiwania czy nieustanną pogoń za zewnętrzną akceptacją.
Kultywując pogodną akceptację natury rzeczy, w tym naszej własnej natury, jesteśmy w stanie stawić czoła wyzwaniom i niepewności życia z odnowionym spokojem i jasnością. Ten stan spokoju nie jest ucieczką od rzeczywistości, ale głębszym i bardziej znaczącym sposobem angażowania się w nią. Ponadto stoicki spokój zachęca nas do refleksji nad naszymi motywacjami i działaniami. Robiąc to, stajemy się bardziej świadomi naszych wyborów i bardziej zdolni do życia zgodnie z naszymi zasadami. Ten proces ciągłej refleksji i dopasowania prowadzi do autentycznego i trwałego wzrostu. Pogodna akceptacja naszej osobistej rzeczywistości również oznacza rozpoznawanie i docenianie naszych osiągnięć i postępów, niezależnie od tego, jak małe mogą się wydawać. Świętując te kroki, wzmacniamy nasze zaangażowanie w ciągły wzrost i drogę samopoznania. Stoicki spokój oferuje solidną podstawę do budowania zdrowszych i bardziej autentycznych relacji. Będąc w pokoju z kim jesteśmy, możemy nawiązywać relacje z innymi w sposób bardziej prawdziwy i mniej uwarunkowany przez gry o władzę czy potrzebę akceptacji. Ta postawa pozwala nam tworzyć więzi oparte na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i szczerej wdzięczności za unikalne cechy każdego indywiduum. Stoicki spokój nie jest celem samym w sobie, ale środkiem do życia pełniejszego, świadomego i autentycznego życia. Przyjmując tę formę spokoju, otwieramy przestrzeń do prawdziwego i znaczącego wzrostu, zarówno wewnętrznie, jak i w relacjach, które nawiązujemy ze światem wokół nas. Postępując w stoickim zrozumieniu zarządzania emocjami, uświadamiamy sobie, że filozofia ta nie zaprzecza ważności czy ważności uczuć. Wręcz przeciwnie, uznaje je za integralną część ludzkiego doświadczenia. Jednakże stoicy twierdzą, że nie powinniśmy pozwolić, aby nasze emocje były jedynymi wytycznymi naszych działań. Zamiast tego proponują równowagę między emocją a rozumem, gdzie każda z nich ma swoje miejsce i funkcje. Prawdziwa mądrość, według stoików, leży w zdolności zrozumienia i zarządzania naszymi emocjami. To nie oznacza ich tłumienia ani ignorowania, ale rozpoznawanie ich, rozumienie ich pochodzenia i wpływów oraz naukę reagowania na nie w sposób świadomy i przemyślany. Ten proces samoświadomości i regulacji emocjonalnej jest kluczowy do życia w sposób autentyczny i zrównoważony. Praktyka stoicka zachęca nas do kwestionowania impulsywnych emocji i badania leżących u ich podstaw przekonań. Robiąc to, często odkrywamy, że nasze emocjonalne reakcje opierają się na błędnych percepcjach lub nieprzystosowanych nawykach myślenia. Uczenie się kwestionować i ponownie oceniać te percepcje pozwala nam podejmować decyzje bardziej zgodne z naszymi prawdziwymi wartościami i celami. Ponadto, równoważąc emocje i rozum, otwieramy przestrzeń na bardziej elastyczną i dostosowaną odpowiedź na sytuacje życiowe. Zamiast reagować automatycznie na podstawie niesprawdzonych emocji, możemy wybrać reakcje, które są bardziej refleksyjne i odpowiednie. To podejście nie tylko czyni nas bardziej odpornymi na wyzwania, ale także poprawia naszą zdolność do konstruktywnej interakcji z innymi. Innym ważnym aspektem tej praktyki jest rozwijanie empatii i zrozumienia. Rozpoznając i zarządzając naszymi własnymi emocjami, jesteśmy lepiej przygotowani do zrozumienia i szanowania emocji innych. Prowadzi to do głębszych i bardziej znaczących relacji, gdzie empatia i wzajemny szacunek są podstawą. Stoickie podejście do emocji to równowaga i integracja. Rozumiejąc nasze emocje i nie pozwalając się przez nie zdominować, a pozwalając, aby mądrość i rozum kierowały naszymi decyzjami, żyjemy w sposób bardziej harmonijny i autentyczny. Taki sposób życia pozwala nam stawić czoła życiu z większą jasnością, wzmocnioną odpornością i bardziej zdefiniowanym poczuciem celu. Odporność wyróżnia się jako kluczowa jakość, szczególnie w trudnych chwilach. Stoicy rozumieją, że prawdziwa siła charakteru jest kształtowana nie w łatwości i komforcie, ale w burzach życia. Kiedy stawiamy czoła wyzwaniom i pozostajemy wierni naszym zasadom, wykazujemy odporność,
która wykracza poza zwykłą zdolność przetrwania. To odporność, która pozwala nam prosperować i rosnąć. Die tägliche Praxis der Dankbarkeit hilft uns, eine positive Einstellung gegenüber den Schwankungen des Lebens zu bewahren. Indem wir uns auf das konzentrieren, wofür wir dankbar sind, nähren wir einen Optimismus, der selbst die dunkelsten Tage erhellen kann. Diese optimistische Haltung ist nicht nur für unsere mentale Gesundheit, sondern auch für unsere körperliche Gesundheit von Vorteil, wie verschiedene Studien zeigen. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Dankbarkeit im Stoizismus ist die Demut, die sie fördert. Indem wir anerkennen, dass viele Aspekte unseres Lebens von äußeren Faktoren abhängen, lernen wir das, was wir haben, intensiver zu schätzen. Diese Demut hält uns geerdet und lässt uns die Einfachheit und Schönheit der kleinen Dinge wertschätzen. Zudem ermöglicht uns die Dankbarkeit, unsere Erfolge ohne Überheblichkeit zu feiern. Indem wir für unsere Erfolge dankbar sind, erkennen wir die Anstrengung, das Glück und die Unterstützung anderer an, die zu diesen Leistungen beigetragen haben. Dies hält uns in der Realität verankert und schützt uns vor Egoismus und Selbstgefälligkeit. Praktyka wdzięczności jest kluczowym elementem stoickiej odporności. Bycie wdzięcznym nie tylko za dobre rzeczy, ale także za lekcje wyniesione z trudności, wzbogaca nasze doświadczenie życiowe i daje nam bardziej zrównoważoną i optymistyczną perspektywę. Odporność w stoickim ujęciu to połączenie akceptacji, odwagi, refleksji i wdzięczności. Pozwala nam to docenić naszą indywidualną podróż ze wszystkimi jej wzlotami i upadkami i kształtować silny i cnotliwy charakter, zdolny do stawienia czoła każdej przeciwności z spokojem i mądrością. Kontynuując eksplorację stoickich nauk, wdzięczność ujawnia się jako kluczowy filar pełnego i znaczącego życia. Ta filozofia nie tylko uznaje znaczenie bycia wdzięcznym za oczywiste błogosławieństwa, ale także ceni wdzięczność za mniej przyjemne doświadczenia i lekcje, które z nich wynikają. Praktyka wdzięczności według stoicyzmu jest ćwiczeniem uznania i doceniania, które łączy nas głębiej z rzeczywistością teraźniejszości i istotą naszego bytu. Die Vergänglichkeit bringt auch Demut in unsere Existenz. Indem wir erkennen, dass das Leben ständig im Wandel ist, lernen wir, das Verlangen nach absoluter Kontrolle loszulassen. Diese Akzeptanz befreit uns von vielen Ängsten und Sorgen, die aus der Angst vor Veränderung entstehen, und ermöglicht es uns, das Leben in all seiner Vielfalt und Pracht zu umarmen. Außerdem spornt uns das Bewusstsein der Lebensflüchtigkeit an, Entscheidungen zu treffen und zu handeln, die durchdachter und zielgerichteter sind. Jede Entscheidung, jede Handlung wird bedachter. Im Bewusstsein der Flüchtigkeit der Zeit und der Bedeutung, einen positiven Einfluss auf die Welt und die Menschen um uns herum zu hinterlassen. Die Vergänglichkeit lehrt uns auch, anpassungsfähiger und flexibler zu sein. In einer sich ständig verändernden Welt ist die Fähigkeit, sich anzupassen und kreative Lösungen für neue Herausforderungen zu finden, eine wertvolle Eigenschaft. Diese Anpassungsfähigkeit ist nicht nur eine Reaktion auf äußere Umstände, sondern auch ein Weg, unsere inneren Emotionen zu bewältigen. Innym wymiarem stoickiej wdzięczności jest docenianie chwili obecnej. Skupiając się na teraz, jesteśmy w stanie w pełni docenić życie, nie tracąc się w zmartwieniach o przyszłość czy żalach z przeszłości. To skupienie na teraźniejszości jest kluczem do spokoju i satysfakcji. Stoicka wdzięczność zachęca nas do rozpoznawania i świętowania małych zwycięstw i codziennych radości. W świecie, który często docenia tylko wielkie sukcesy, nauka znajdowania satysfakcji w prostych rzeczach jest źródłem trwałej i autentycznej radości. Wdzięczność, jak naucza stoicyzm, jest praktyką transformującą, która wzbogaca nasze doświadczenie życiowe. Pomaga nam utrzymać zdrową równowagę emocjonalną, doceniać teraźniejszość i cenić nasze prawdziwe ja, tworząc solidną podstawę dla szczęścia i autentycznego zadowolenia. Osobista wolność wyłania się jako kluczowe pojęcie.
Ta wolność według stoicyzmu to znacznie więcej niż brak zewnętrznych ograniczeń. To wewnętrzne wyzwolenie od kajdan cudzych opinii i akceptacji. Życie autentycznie, zgodnie ze stoicyzmem, oznacza mocne trzymanie się własnych wartości i zasad, niezależnie od oczekiwań i presji społecznych. Tę osobistą wolność stoicką osiąga się poprzez głęboką samowiedzę i samoakceptację. Rozumiejąc, kim jesteśmy, jakie są nasze podstawowe przekonania i co cenimy, możemy podejmować decyzje, które odzwierciedlają nasze prawdziwe ja. Ta zgodność między myśleniem, uczuciem i działaniem definiuje życie wolne, według stoików. Ponadto ta wolność wiąże się z odwagą odrzucenia norm i standardów narzuconych przez społeczeństwo. W świecie, gdzie jesteśmy ciągle bombardowani komunikatami o tym, jak powinniśmy działać, myśleć czy czuć, wybranie ścieżki zgodnej z naszymi osobistymi przekonaniami wymaga znacznej siły charakteru. Osobista wolność w kontekście stoickim wiąże się również z odpowiedzialnością. Uwalniając się od cudzych oczekiwań, przejmujemy pełną odpowiedzialność za nasze wybory i działania. Ta odpowiedzialność jest połączona z poczuciem siły, ponieważ uznajemy, że jesteśmy jedynymi autorami naszego życia. Innym ważnym wymiarem tej wolności jest zdolność do życia z integralnością. Gdy nasze działania są kierowane naszymi wewnętrznymi wartościami, a nie pragnieniem akceptacji czy strachem przed osądem, żyjemy w sposób integralny i autentyczny. Ta integralność nie tylko przynosi spokój ducha, ale także pozwala budować prawdziwsze i bardziej znaczące relacje. Osobista wolność stoicka jest ściśle związana z koncepcją samowystarczalności. Nie chodzi tu o izolację czy odrzucenie relacji społecznych, ale o emocjonalną i intelektualną niezależność. Wystarczając sami sobie, znajdujemy źródło satysfakcji i zadowolenia, które jest niezachwiane przez zewnętrzne okoliczności. Osobista wolność, jak interpretowana przez stoicyzm, to uwolnienie się od cudzych oczekiwań i osądów oraz świętowanie indywidualnej autentyczności. Żyjąc w świetle własnego rozeznania i wartości, doświadczamy prawdziwej i głębokiej wolności, która jest esencją pełnego i znaczącego życia. Na zakończeniu tej immersji w nauczania stoickie podkreślamy poszukiwanie mądrości we wszystkich doświadczeniach życiowych, kamieniu węgielnym tej filozofii. Stoicyzm zachęca nas do postrzegania każdej sytuacji, łatwej czy wyzywającej, jako cennej okazji do nauki i ewolucji. Życie autentycznie we współczesnych czasach, ze wszystkimi ich złożonościami i wyzwaniami, jest z pewnością zadaniem arcytrudnym, ale jednocześnie nadzwyczajną szansą na rozwijanie naszej unikalności i świecenie własnym światłem. To poszukiwanie mądrości nie jest procesem biernym. Jest aktywnym eksplorowaniem i refleksją nad naszymi doświadczeniami, myślami i emocjami. Przyjmując postawę ciągłego uczenia się, każda chwila staje się lekcją, każda interakcja wglądem, każde wyzwanie szansą na wzrost. Ta stoicka perspektywa zmienia sposób, w jaki postrzegamy życie, zachęcając nas do przyjęcia każdego doświadczenia z ciekawością i otwartością. Odwaga, kluczowy element stoicyzmu, jest niezbędna w tej podróży. Bycie wiernym sobie w świecie, który często naciska na konformizm, wymaga niezwykłej odwagi. Ta odwaga to nie tylko zdolność do stawienia czoła zewnętrznym wyzwaniom, ale także siła do konfrontacji z własnymi niepewnościami i ograniczeniami. Autentyczność, kolejna cnota stoicka, jest fundamentem dla prawdziwego i satysfakcjonującego życia. Pozostając wierni naszym wartościom i przekonaniom, tworzymy przestrzeń, w której nasza prawdziwa istota może rozkwitać. Ta autentyczność nie jest stanem statycznym, ale ciągłym procesem samoświadomości i szczerej ekspresji. Dodatkowo spokojna mądrość stoików służy nam jako przewodnik. Uczy nas podchodzić do życia z spokojem, akceptując rzeczy, których nie możemy zmienić i mając odwagę zmieniać te, które możemy. Ta mądrość nie jest tylko intelektualna, ale także emocjonalna i duchowa,
obejmująca wszystkie aspekty naszego istnienia. Stoicyzm zaprasza nas do świętowania naszej unikalnej podróży. Każdy z nas ma swoją odrębną ścieżkę do przejścia, wypełnioną doświadczeniami i lekcjami, które są wyłącznie nasze. Przyjmując naszą podróż z odwagą, autentycznością i mądrością, nie tylko żyjemy pełniej, ale także oświetlamy drogę dla innych. Stoicyzm oferuje spojrzenie na życie, które ceni rozwój osobisty, autentyczność i mądrość. Traktując życie jako okazję do świecenia własnym światłem, odkrywamy prawdziwe piękno bycia sobą, ciągłym i wzbogacającym procesem, w świecie, który często próbuje nas kształtować według własnych form. Serdecznie dziękuję za poświęcenie czasu na obejrzenie tego filmu. Jeśli uznaliście refleksje i nauki na temat stoicyzmu i autentyczności za wartościowe, proszę, rozważcie udostępnienie tej treści przyjaciołom i rodzinie. Robiąc to, możecie wykazać hojność, ponieważ dzieląc się, wyciągacie rękę do tych, którzy również mogą szukać wskazówek, jak stawić czoła wyzwaniom bycia sobą w skomplikowanym świecie. Dzielona mądrość jest mostem do wzajemnego zrozumienia i wzrostu. Nie zapomnijcie obejrzeć kolejnego filmu i playlisty, która pojawi się na ekranie, oferującej więcej wglądów i cennych informacji. Razem kontynuujemy naszą podróż nauki i odkryć. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia.